Przedsięwziął pan dwie olbrzymie prace. Dekalog, 10 filmów, jakby nowoczesna interpretacja, 10 przykazań i trylogia Trzy kolory, współczesna interpretacja symboli, prawda, braterstwa, wolności, równości. Czy pociąga pana wyzwanie, jakie prezentują takie tego rodzaju projekty, tak wielkie projekty, czy po prostu jest to motywowane pańskimi zainteresowaniami stylistycznymi lub po prostu dostępnymi funduszami? No wie pani, to akurat jeśli chodzi o fundusze, to było to zupełnie inaczej w jednym i w drugim wypadku. Dekalog został zrobiony za równe 100 tysięcy dolarów. Mhm. Wszystkie 10 filmów plus dwa filmy fabularne dla kina. Koszt całej tej operacji wynosił na ówczesne pieniądze polskie 100 tysięcy dolarów. Jest to niesamowity sukces komercyjny w takim razie. Tak, to jest ogromny sukces komercyjny, ponieważ za dekalog i dwie instytucje go finansowały, Ministerstwo Kultury i Telewizji, one w sumie zarobiły ponad 3 miliony, no więc 30 do 1. To jest dobre przedsięwzięcie komercyjne, tak. Ale myśmy nigdy nie myśleli, że tak się stanie. To wracam do pani poprzedniego pytania. Myśmy uważali, że to jest po prostu prowincjonalny film dla polskiej telewizji. Myśleliśmy, że może się uda sprzedać do jednej czy do drugiej telewizji i to wszystko. Nie kombinowaliśmy, że to się sprzeda właściwie wszędzie, bo się praktycznie sprzedało wszędzie. Czy prawie wszędzie. Tak nie myśleliśmy w ogóle. I nie było nawet takich planów. A dlaczego tak wielkie projekty? Nie jest to rzeczą często spotykaną? Nie wiem, czy to są takie wielkie projekty. Wie pani, to jest coś oczywiście wyzywające. Jest to pewnego rodzaju wyzwanie, że się dotyka takich uniwersalnych, ogólnie znanych słów, rzeczy, haseł czy przykazań w tym wypadku, prawda, dekalogu. To jest oczywiście pewnego rodzaju wyzwanie, żeby spojrzeć na to troszkę z innej strony, troszeczkę inaczej niż się do tej pory patrzyło. Jest cała literatura na temat dekalogu, prawda? Literatura zwłaszcza chrześcijańska, ale nie tylko, bo i judeochrześcijańska. Ale też nie tylko, bo jest też najróżniejsza interpretacja filozoficzna, prawda? Jest bardzo dużo literatury na temat dekalogu. Przypuszczam, żeby się to z trudem zmieściło w tych wszystkich szafach, które stoją w tym pokoju. A myśmy pomyśleli, że byłoby ciekawie, gdyby spojrzeć na to z takiej strony, z jakiej nikt na to jeszcze nie patrzał. Bo właściwie w literaturze, tej wielkiej literaturze dotyczącej dekalogu, czy w ogóle dotyczącej Biblii, w istocie, jak to wszystko ścisnąć, cała ta literatura sprowadza się do interpretacji w sensie nauk. Tymczasem myśmy pomyśleli o tym, żeby postawić każde z tych przykazań dekalogu jako pewnego rodzaju wyzwanie dla człowieka. I czy człowiek jest w stanie temu wyzwaniu sprostać? Czy jest w ogóle możliwe, żeby tych przykazań rzeczywiście przestrzegać? Czy to jest w ogóle możliwe? Czy człowiek współczesny nie jest w tak skomplikowanej sytuacji, że właściwie przestrzeganie ich jest niemożliwe? Nie chcieliśmy w żadnym wypadku posuwać się do relatywizmu, bo to nie o to chodzi. Chodzi tylko o pewną komplikację losów naszych, prawda? Naszej dzisiejszej sytuacji. Która zresztą wcale nie jest dzisiejszą sytuacją, bo ta sytuacja prawdopodobnie była taka sama wczoraj i przedwczoraj i parę wieków temu. Czy w ogóle człowiek jest na tyle silny, że jest w stanie to zrobić? I czy nie jest najciekawsze to, że wiedząc o tym, co powinien robić, robi równocześnie co innego? Co brzmi lekko relatywistycznie, ale mieliśmy ciągle nadzieję, że nam się jednak uda relatywizmu takiego etycznego uniknąć. Te filmy nie mają nic wspólnego z dokumentem. Tutaj w Polsce bardzo wyraźnie zarzucano tym filmom, że są zupełnie oderwane od rzeczywistości. A więc zupełnie nie są dokumentalne. Aha. Nie tylko nie są dokumentalne, ale dla wielu tutaj ludzi w Polsce były niewiarygodne. Niewiarygodne. To znaczy, że to się nie może zdarzyć, to się tam zdarzyło. Co już jest następnym stopniem, prawda? Bo coś może być prawdziwe, czyli jest dokumentalne, zdarzyło się naprawdę, prawda? Drugi stopień to jest wiarygodność, mogłoby się zdarzyć. Otóż w moim przekonaniu mogłoby to się zdarzyć, co się zdarzyło w dekalogu, we wszystkich jego odcinkach, czy we wszystkich jego nawet najmniejszych elementach. Natomiast dla bardzo wielu krytyków w Polsce to nie mogłoby się zdarzyć. W ogóle. Wszystko było wymyślone. Czy większość rzeczy była zdecydowanie wymyślonych, czy nawet używając słowa bardziej pejoratywnego, takich
no niewiarygodnych, opowiedzmy. Mhm. Wymyślonych, czyli gorzej mówiąc niewiarygodnych. Mhm. To już jest wyraźnie pejoratywne. Ale oczywiście jest też jeszcze inna, jest też inna perspektywa do tego wszystkiego i można by powiedzieć, że wtedy możemy mówić o pewnym dokumentalnym zapisie. To znaczy, jeżeli gdzieś w filmie, mimo że historia jest fikcyjna, bohaterowie są fikcyjni, do wszystkiego są wydaje się aktorzy, i łzy są z gliceryny, prawda, a nieprawdziwe, to istnieje pewnego rodzaju zapis czasu, prawda, taki zapis powiedzmy temperatury czasu, mhm. Jak to w tym momencie ludzie żyli. No i teraz tak, z tego punktu widzenia patrząc, można powiedzieć, że w jakimś stopniu wydaje mi się, że ten dekalog jest zapisem jakiegoś czasu, jakiegoś momentu, jakiejś chwili w Polsce w danym momencie, prawda? Oczywiście on dotyczy spraw bardziej szerszych czy bardziej uniwersalnych niż takie wydarzenia, w które ludzie są codziennie uwikłani przez konieczność życia, prawda? Powiedzmy, że są troszeczkę to konieczność życia w określonym czasie, w określonym miejscu, w określonym systemie politycznym. Czyli to, co w Polsce się nazywa, nie wiem zupełnie jak to jest po angielsku, obyczajowość. Fotografowanie obyczajowości. Tym, czym na przykład w Anglii zajmuje się fantastycznie zresztą Ken Loach, prawda? I to w jakim stopniu dokument, ten dekalog taki właśnie jest. To znaczy on jest zapisem jakiegoś ludzkiego życia w jakimś tam momencie. W danym momencie. Odizolowanie bohaterów dekalogu od polityki na pewno miało związek ze stanem wojennym, z całą pewnością. Tak. To na pewno, to znaczy to w takiej szerszej perspektywie, że w ogóle wyeliminowaliśmy politykę jako temat, jako zajęcie jakiekolwiek, jako w ogóle jako rzecz, która jest istotna. O, tak bym to powiedział. Ponieważ była bardzo istotna, przekonaliśmy się, że nic w tej sprawie nie możemy zrobić. Wobec tego uznaliśmy, że jest wobec tego nieistotna. Mhm. Ale co jest w takim razie istotne w dekalogu? Bo ja miałam wrażenie, że bohaterowie dekalogu po prostu jakby samotnie walczą z trudnościami życiowymi, z jakimiś tam swoimi. Tak, oczywiście. Tak. Tak. No wszystko jest istotne poza polityką, wszystko. Mhm. Czyli samotność jest istotna, ale i miłość jest istotna, ale i brak miłości jest istotny, i poczucie bezradności jest istotne. Wszystko to jest istotne, polityka jest istotna, ponieważ jej nie ma. Polityka się przejawia tylko w takich absurdalnych i bardzo drugoplanowych epizodikach, które właśnie trudno nazwać polityką, raczej można by powiedzieć, że możemy wtedy zaobserwować skutki polityki, to znaczy skutki głupoty polityki. Możemy zaobserwować w tym, że nie ma wody, albo winda nie chodzi, albo ludzie nie mogą sobie poradzić z najprostszymi rzeczami, prawda? Jeżeli się wykluczy politykę jako motor jakiegokolwiek działania i jakiegokolwiek myślenia, to się okazuje, że w tym samym momencie odejmuje się z filmu to wszystko, co jest bardzo tak kliszowo zresztą myśląc, schematem Polaka w oczach widza, czy w oczach czytelnika, czy w oczach w ogóle jakiegokolwiek obywatela zachodniego. Tak. Ten schemat Polaka zostaje jak gdyby poprzez likwidację polityki natychmiast zlikwidowany w ogóle. Mhm. I wobec tego to już nie są Polacy. To oczywiście oni mieszkają w Polsce, oni mówią po polsku, oni mają wszyscy polskie paszporty. Nawet ktoś tam ma kłopot z tym paszportem. Ale oni już są nie tylko Polakami, oni już są także ludźmi, którzy myślą i którzy cierpią i którzy się cieszą z rzeczy, które są zrozumiałe dla wszystkich innych. Czy to jakby miało wpływ na tak dobre przyjęcie dekalogu w Europie Zachodniej, to znaczy prawdopodobnie, do festiwali? Prawdopodobnie. To, że po prostu, ponieważ przypuszczam, że ludzie na Zachodzie mają już troszkę dosyć tego stereotypu właśnie Polaka. Polaka narzekającego, Polaka męczennika, Polaka unurzanego w politykę, Polaka, którego zawsze dotyka zły los, ponieważ leży w złym geograficznie miejscu, prawda? Że tego obrazu ludzie na Zachodzie mają troszkę dosyć, a równocześnie ludzie na Zachodzie chętnie, jak wszyscy ludzie na świecie, chętnie oglądają ludzi, którzy są w podobnej do nich sytuacji. I wobec tego nasi bohaterowie znaleźli się w podobnej do nich sytuacji, ponieważ stanęli przed wyborami, przed problemami, przed którymi staje każdy człowiek, niezależnie od tego, co dookoła niego jest.
W perspektywie widza angielskiego, oni nie mają tego poczucia, że to jest Polska, że to jest konkretnie mentalność polska, osiedle ursynowskie. Czy to nie jest osiedle ursynowskie akurat, to jest osiedle na dzikie, jeżeli pani zna to osiedle. Byłam przekonana, że to było na Ursynowie. Nie, to właśnie nie jest na Ursynowie robione. Nie jest, bardzo też określonych powodów fotograficznych, mianowicie osiedle na Ursynowie, jak pani jest, pani zna Ursynów, jest takim rozlazłym osiedlem bardzo, prawda? Wszystko się tak rozchodzi. Jest duże, są jakieś takie przestrzenie, prawda? I nie można nigdy zbudować zamkniętego kadru. Znaczy nigdy, pewnie można, ale trudno jest zbudować zamknięty kadr. Myśmy specjalnie się przenieśli na dziką, traktując to jako taką podstawę naszą. To wcale nie znaczy, że wszystkie zdjęcia były tam robione. To nie ma znaczenia, ale chodziło o charakter. Ponieważ osiedle na dzikie jest zbudowane w jakimś stopniu dużo bardziej tak jak przedwojenna zabudowa, to znaczy doby zamykają horyzont. Jeżeli pani pamięta to osiedle, jeżeli pani je zna w ogóle, to te doby są jakoś tak poustawiane, w taki sposób, że właściwie prawie że wszędzie, gdziekolwiek się pani znajdzie z kamerą, można zamknąć kadr. Zamknięcie kadru z kolei powoduje takie poczucie, że właśnie nie ma dokąd uciec, prawda, z tego miejsca. Bo jeżeli ma pani przestrzeń, to zawsze może pani uciec, prawda? Tak jak Amerykanie fotografują swoje ogromne przestrzenie. Albo w filmach drogi, albo w westernach, albo w jakichkolwiek innych. Zawsze jest poczucie wolności, że można gdzieś uciec, ponieważ jest ogromna przestrzeń. Wszystko jedno, czy ta wolność, czy ta wielka przestrzeń często oznacza to, że można na tej pustyni umrzeć z pragnienia, prawda? Albo zamarznąć. Ale można uciec. Zamknięcie kadru powoduje poczucie takiego zagęszczenia, konieczności bycia w tym miejscu. Takie daje to poczucie, zupełnie podświadome oczywiście, ale takie poczucie daje. W związku z tym staraliśmy się znaleźć takie osiedle, dlatego właśnie jest to osiedle na dzielnej, czy na dzikiej chyba. Dzikiej czy na dzielnej, zobaczę, ale akurat mieszka tam jeden koleżka, więc zaraz pani powiem dokładnie, jak to się nazywa. Dzika. Generalnie biorąc, chodziło mi o to, i to w ogóle był jeden z najlepszych pomysłów, jakie miałem w dekalogu, żeby obsadzić to różnymi operatorami. Ponieważ to filmy były robione w jednej produkcji, jeden za drugim, a nawet często jeden zachodził na drugi, a bardzo często nawet jeden zachodził na drugi, który zachodził na trzeci, czyli krótko mówiąc, robiliśmy często zdjęcia do trzech filmów naraz jednego dnia. To po prostu pozwalało nam się trochę mniej nudzić, krótko mówiąc, ponieważ to jest strasznie, przynajmniej dla mnie, nudne zajęcie, reżyserowanie. Więc jak przychodzi nowy operator, to wszystko się zmienia natychmiast. Wszystko się zmienia, ponieważ nowy operator ma inny stosunek do wszystkiego. A ponieważ to jestem nie tylko ja, ale też i kilkadziesiąt osób ekipy, więc każda z nich po miesiącu, dwóch, trzech, pięciu pracy oczekuje czegoś ciekawego. To coś ciekawego może przynieść, przynoszą oczywiście nowi aktorzy, bo zawsze przychodzą do każdego z filmów nowi aktorzy, ale też i przynosi nowy operator, który zmienia wszystko, to znaczy zmienia sposób świecenia, zmienia sposób prowadzenia kamery. W związku z tym, że zmieniają się te dwie rzeczy, zmienia się już wszystko, bo już dźwiękowiec musi inaczej pracować, jeśli chodzi o mikrofony, ponieważ jest to inny sposób, prawda? Przedtem było świecenie niebezcieniowe, na przykład, a teraz zaczynamy świecić cieniami, więc już jest natychmiast inna praca dla dźwiękowca, który staje przed nowym, malutkim wyzwaniem. W związku z tym, że jest jakiekolwiek wyzwanie, to już zaczyna być interesujące. To coś zabawne, wie pani, to w sumie to, że mimo, że to byli tak różni ludzie, o tak różnym temperamencie i różnym doświadczeniu i różnym, w ogóle różnym, generalnie różnym stosunku do sposobu opowiadania w filmie, bo każdy ma przecież troszeczkę różny stosunek do tego, to w sumie te zdjęcia są przecież bardzo podobne. Tak. Mimo, że każdy z nich ma wolność. Znaczy ja nikomu z nich nawet nie mówiłem o tym, jaki miał obiektyw wkładać do kamery, już nie mówiąc o sposobie świecenia. To była właśnie ich sprawa. Ja w ogóle nie jestem człowiekiem, który zagląda do lupy, nie patrzy do lupy. Wprawdzie wiem, jak wielki, duży mamy portret, jeżeli kamera stoi tam, a obiektyw, jak tutaj, a obiektyw jest tam, nie wiem, 50 mm, to mogę pani dokładnie pokazać, jeśli się pomylę, może o pół centymetra, jaka jest wielkość planu, a jak powiem pani, że tam jest 35 mm, to też pani to określę i może się znowu pomylę o tyle, nie więcej. To wszystko wiem, ale oczywiście nie zaglądam do lupy. Z tego tak naprawdę oni mieli dosyć dużą wolność. Mogli naprawdę tak opowiadać, jak chcieli. Przeczytałam jeszcze raz w jednym z pańskich wywiadów, że podczas pracy nad dekalogiem
myśleliście panowie, pan i pan Pisiewicz, dużo nad pytaniami egzystencjalnymi, co to jest szczęście, co to jest miłość, no tak. Co to jest wolność. Tak, tak. Czy uważa pan, że istnieje jakaś uniwersalna moralność, czy też istnieją wiele zrealizowanych do poszczególnych osób i czasów? Nie, ja myślę, wie pani, że naprawdę ludzie z grubsza biorąc wiedzą, co jest dobre, a co złe, jeżeli to pani nazywa moralnością. Ja w ogóle nie lubię słowa moralność, jak pewnie pani też przeczytała w wywiadach, bo to po prostu mnie zawsze mi się wydaje, że to po prostu lokowałoby mnie, gdybym się na takie słowo godził, lokowałoby mnie w pozycji moralisty, czyli człowieka, który wie. Otóż ja jestem człowiekiem, który nie wie. Który nie wie dokładnie i w związku z tym raczej zadaje pytania niż daje odpowiedzi, bo po prostu odpowiedzi nie znam, pytania znam z grubsza biorąc, odpowiedzi nie znam. Wobec tego nie zajmuje się moralnością, tylko raczej etyką, co jest, wydaje mi się, i troszeczkę szersze i unika się tego, co się nazywa moralizowaniem po polsku. Chyba po angielsku też pani może tak powiedzieć, prawda? Moralizowaniem, czyli dawaniem nauk, pouczaniem, dawaniem wskazówek i mówieniem, co jest słuszne, a co jest niesłuszne. Ja myślę, że każdy człowiek ma gdzieś w sumie w sobie jakiś taki barometr, który mu pokazuje, gdzie jest prawda, gdzie jest kłamstwo, gdzie jest dobro, gdzie jest zło. I że w gruncie rzeczy ludzie się tym kierują, jeżeli tylko mogą. Bardzo często nie mogą, ponieważ po prostu są w takiej sytuacji, że nie mogą, ale jeżeli tylko mogą, to się tym kierują. Czy znalazł pan odpowiedzi na te pytania? Nie, ponieważ wiem, że ich nie ma. Nikt ich nie znalazł. Mhm. Nikt ich nie znajdzie. One są ciekawe tylko dlatego, że nie ma na nie odpowiedzi. Chciałabym przejść teraz do koncepcji przypadku, bo świat dekalogu jest światem przypadku. Chciałabym też się skupić tylko i wyłącznie na dekalogu piątym, który moim zdaniem bardzo ładnie odzwierciedla właśnie tą ideę, ten pomysł. Jest tam wiele sytuacji, które dają bohaterom możliwość wyboru, prawda? Zrobić to zamiast tego, zrobić co innego, pójść gdzie indziej. Mhm. Taksówkarz mógł wziąć małżeństwo na osiedlu, które poprosiło go. Mógł wziąć pijanego z miasta. Czy nie jest to bardziej przeznaczenie niż przypadek? Wie pani, ja myślę, że to jest po prostu wszystko razem, że to jest i przeznaczenie, czyli los, jak pani woli, i przypadek, i też jakaś w ogromnym stopniu nasza wola. Jak pani sama mówi, taksówkarz mógł zrobić to lub tamto, prawda? On z własnej woli nie wziął małżeństwa, tak. Prawda? On z własnej woli nie wziął pijaka. Tak. Gdyby wziął, nie zginąłby. Zginąłby inny taksówkarz prawdopodobnie, ale akurat nie on. No więc wiele Jacek zrobi to, co robi, robi szalenie świadomie i robi dokładnie to, co chce zrobić. Inna sprawa, dlaczego to robi, ale to, co robi, robi zgodnie z własną wolą. Teraz oczywiście można się zastanowić, dlaczego to zrobił. Ale to jest inna sprawa. Więc myślę, że te trzy rzeczy się gdzieś łączą, to znaczy przypadek, los i wola nasza. I w sumie kształtują nasze życie w różnych oczywiście proporcjach, zależnie od tego i zależnie od życia każdego i zależnie od momentu w życiu. Raz jest tak, raz jest inaczej. Raz troszkę więcej jest przypadków, tym raz troszkę więcej jest naszej woli, raz troszkę więcej jest jakiegoś przeznaczenia tego, gdzie musimy iść, gdzie nas coś pcha, prawda? Nie wiadomo dokładnie, co to jest, co nas pcha, ale coś nas pcha. Więc myślę, że to jest tak. Chyba ja w ogóle nie wiem, dlaczego ja uchodzę za specjalistę od przypadku. Pewnie dlatego, po prostu, że zrobiłem film przypadek. Ale jak pani spojrzy na jakikolwiek inny film, wszystko jedno jaki, jakiś film, jakikolwiek film weźmiemy pod uwagę, który oboje znamy, to od razu pani zobaczy, że ten film się składa z masy przypadków. Z ogromnej masy przypadków. Moje filmy też się składają z przypadków. Tylko ja uchodzę za specjalistę od przypadków, a w tych innych filmach się jakby tej roli przypadku nie podkreśla, prawda? I na koniec pytanie, może troszkę bardziej zadziorne. Mam wrażenie, że ma pan wręcz nonszalancki stosunek do recenzji pod adresem pańskich filmów. Nie, wcale nie. Nie? Czy ceni pan sobie zarówno recenzje, zarówno opinie krytyków, jak i na równi z opinią publiczności, z satysfakcją osobistą? Wie pani, nie, no to oczywiście dużo bardziej cenię sobie opinię widowni, no. Mhm. Oczywiście, że tak. Ale krytycy też się liczą. No oczywiście się liczą, ponieważ oni w jakimś stopniu są też widzami.
To po pierwsze, prawda? A po drugie, oni w jakimś stopniu wyrażają, jeżeli przynajmniej są dobrymi krytykami, wyrażają opinię jakiejś części widzów, prawda? Niewątpliwie. Ja nie mam żadnej, pani mówi, że to zadziorne pytanie, ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego ono miałoby być zadziorne. Często powtarza pan, że nie widzi pan powodu, dlaczego miałoby być nazywany jednym z największych europejskich filmowców, a jest to faktem. Ale to jest inna sprawa, wie pani, ja po prostu tego powodu nie widzę, ale ludzie, którzy tak piszą, widocznie ten powód widzą. To, że ja go nie widzę, to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu ja tylko mówię o swoim do tego stosunku, no. Jest pan bardzo skromnym człowiekiem w takim razie. Nie, zupełnie normalnym. Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Nie, za co. Proszę bardzo. Dziękuję. Za co dziękuję.